Czyli nie wyjdziecie z Unii Europejskiej? Nie mamy tego w programie. Jeszcze w programie nie macie, ale może taki punkt dopiszecie. Przed wyborami na pewno nie będziemy dopisywać. Nie będziecie straszyć ludzi. Tak. W ogóle wolałbym nie straszyć ludzi. Nie, ja jestem bardzo zadowolony z tego, że Polacy mogą przekraczać granice, jeżeli nikim tego akurat nie zakazuje, mogą znajdować pracę gdzie indziej, wolny rynek. Czy należy rozpocząć rozmowy na temat referendum dotyczącym wyjścia Polski z Unii? W tym momencie nie. A jaki ma pan stosunek do Żydów i homoseksualistów? Do Żydów mam taki sam jak do Pakistańczyków i Japończyków, natomiast homoseksualiści mi nie przeszkadzają. Likwidujemy 13 i 14 emeryturę. Nie wiem. A, nie wie pan, bo wie pan, że to jest problem dla pana. I głosy emerytów też się przydałyby. Przywrócimy karę śmierci, tak czy nie? Nie. Pani Agnieszka, czy Konfederacja sprywatyzuje opiekę zdrowia, edukację i system emerytalny? Jeśli Mentzen zacznie mówić o bonach, proszę dopytać o szczegóły, na czym to dokładnie ma polegać? Czy nie jestem w stanie w formule naszego programu mówić 3 czy 4 olbrzymie reformy całkowicie zmieniające nasze państwo, natomiast prywatyzacja w pierwszym kroku jest to oczywiście niemożliwe. Dlaczego chce pan zrośnięcia państwa i kościoła? Akt Konfederacji Gierszwałckiej, ustawa o nienaruszalności małżeństw, całkowity zakaz aborcji. Pani poseł pisze jakieś bzdury. To trzeba, te postępowania trzeba umorzyć. Chce pan większość podatków znieść? Większość nie. Piotr, pana sztandarowym projektem jest 100 ustaw Mentzena. Wszedłem na pana stronę, większość zakładek nie działa, a widoczna jest jedynie ustawa numer 104. Gdzie są pozostałe 100 lub 103 ustawy? Skoro to pana główny projekt, to czemu strona nie działa? Naprawdę chciałbym rozmawiać o faktach, a nie o czyichś wrażeniach czy też opiniach. To był projekt sprzed 4 lat. Nie byłem autorem większości tych ustaw i wmawianie mi tego, no jest po prostu, ma bardzo luźny związek z rzeczywistością.